Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Ultra Coat Splash Wet Coat. Sealant na mokro. Produkt dostałem od widza, za co bardzo dziękuję. Film już prawdopodobnie był, a jak nie, to będzie. Teraz tak, zapach. O, coś tu pływa. Jeszcze tego nie otwierałem. O, truskawa, kurczę. Ale otworzyłem sobie stronę. Momencik, niech złapie mojego ryja. Złapało, pięknie. I czytam, jeżeli chodzi o produkt. Wet Coat Splash jest to prosta i szybka w użyciu powłoka ochronna do stosowania na mokre elementy samochodu. Nie wymaga trudnego i czasochłonnego przygotowania powierzchni. Dzięki silnym właściwościom hydrofobowym ułatwia osuszanie. Nadaje lakierowi śliskości i bardzo wysoki połysk. Zobaczymy. Zawartość krzemu, o, czyli silancik jak nic. Zawartość krzemu, gdzie my to mamy? Tutaj zapewnia skuteczne odpychanie cząsteczek brudu, co znacząco ułatwia codzienną pielęgnację. Splash jest multipowierzchniowy, nie wiem co to oznacza, ale okej. Okay. Zabezpiecza wszystkie zewnętrzne elementy samochodu, na które zostanie naniesiony. A, czyli plastik, szyba, sprawdzimy. Pracę umila przyjemny truskawkowy zapach. Produkt doskonale sprawdza się oraz wzmacnia działanie wosków powłok ceramicznych. Świetnie. Sposób użycia. Dokładnie umyć samochód, zaaplikować splash na mokrą powierzchnię, odczekać minutę. A, widzisz. I spłukać wodą pod ciśnieniem, pozostałości wody wytrzeć ręcznikiem. OK. Zobacz hydro. Jak widać, coś tam siedzi, coś się broni, szału nie ma. Także przeleję sobie to do buteleczki, wiele tego nie mam, więc to będzie jednorazowy strzał. Tu siedzi powłoka akredytowana, nie powiem jaka. Fenomenalnie zjazd wody. Tu nie chodzi o krople. Samo oczyszczanie. Kurde, obłęd. No nie mogę zdradzić jaka powłoka, ale uwierz mi, bomba. Dobra, słuchaj. Przelewam do butelki czarnej. Postaram się wykorzystać produkt jak najlepiej. Za wiele go nie mam. Ale zrobimy taki szybki strzał. O, pięknie. Cudownie. I teraz najlepiej jakby mi się butelka przewróciła, się wylało i po filmiku. Więc słuchaj, ja postaram się określić po użytkowaniu tego produktu, czyli teraz wrzucę film tak jak będzie surowy właśnie, a na koniec jako propozycja będę starał się pokazać jaki czas może produkt posiedział, jak się oczyszczał, tam będę starał się wypowiedzieć jak ja widzę ten produkt. Tak naprawdę o tym produkcie nie wiem nic. To jest pierwsze użycie i prawdopodobnie, może i nie ostatnie, bo jak będzie produkt fajny, będę chciał go mieć. Dobra, jadę z wodą. Później damy mu minutę. Zobaczymy też, jak zachowa się na rozgrzanych elementach. I lecimy i zobaczymy, jak sobie radzi woda z nim. O, fajnie, ale kurczę, no mam go za mało, zdecydowanie. Ale obłędnie woda zjeżdża, widzę. Na tyle, na ile będę mógł, to go wypsikam, słuchaj. No, malutko, szkoda, 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 ale nic, jedziemy. No, zjazd wody jest. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu mamy, to jeszcze tu. O, obłędnie zjeżdża woda. No, mam go za mało, no niestety, nic z tego, słuchaj, nie będzie, a chciałem dobrze. Może tak delikatnie. No jeszcze do tego wiatr mi zabiera. No szkoda. Nie poszaleję. O, pozostaje chyba tylko kupić. Zobacz co się dzieje. A jeszcze to, no, może rurka za krótka. Właśnie. Zaraz przedłużymy. Dobra, mam dłuższą rurkę. Zobaczymy co teraz wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. O tak, teraz tak. Mogłem tak od razu, przepraszam. Tu mamy plastik. Woda rzeczywiście elegancko się rozjeżdża po tym produkcie. Postaram się go jak najbardziej tutaj wszędzie zaaplikować. Tu w sumie to już posiedział minutę.
O, tu na dole widzę stoi woda. No niestety, tak to będzie wyglądać, widzisz. Mam mało produktu, ale dziękuję za to, że chociaż mam przyjemność się nim odrobinkę pobawić. No, po wszystkim. Mało miarodajne to będzie niestety. Maluteńko miarodajne. Mogłem to zostawić na jeden element. Myślałem, że mi kurczę starczy na połowę auta. No nie starczy. Dobra, odczekam trochę. Spłuczę wodą i będę, jak to mówią, jeździć, obserwować. Tutaj szamponik. Szampon i piana w jednym, można powiedzieć. Dałem 30 ml na... W ogóle o produkcie nie czytałem, tylko nazwa... Dostałem, też od widza. Nazwa szampon, piana i tyle. I zacząłem od 30 ml i ogień, i dym. Piana taka, że kurczę, bania mała. No szkoda, no produkt się skończył. No. Tutaj mamy na jedną szybkę. Dobra. Postaram się to spłukać. Zobaczymy, jak to się zachowa. Wow, obłęd, zobacz. Ale zjazd. Cudownie. Niewielka ilość wody zostanie. Wow. Fantastyczna sprawa. Zobacz, jak zjeżdża. Cudownie. No, do osuszania jest igła. Teraz tu słoneczko. Niestraszne mu słońce. Zobacz. Tu na tą szybkę poszło. Obłędnie, naprawdę. Słuchaj, teraz tak. Rewelacja. Idę o suszę. Idę poręcznik. Zjazd wodny obłędny, naprawdę. Wyznacznikiem dla mnie będą te drzwi. Tył, przód, bo tutaj dostały najwięcej materiału. Siedzi rzeczywiście na wszystkim. Na plastiku, na szybie. Słońca się też nie boi. W ogóle przysech, można powiedzieć, i rewelacja. Bardzo fajnie. Super. Czuję, że poślizg będzie też bajeczny. Idę po ręcznik, zobaczymy, jak to będzie z osuszaniem. Mam ręczniki. Co my tu weźmiemy? Co weźmiemy, co weźmiemy? A, weźmy tego giganta. Standardowo. Chińczyk. Chińczyk, Chińczyk. I lecimy. I zobaczmy. Bajeczka. No, tutaj coś zostało. Ja tak widzę kropeczki, ale to mogła też woda przyschnąć. Tu na szybce. No, poślizg jest. Bajka. No, fajnie uzupełnia. Naprawdę fajnie. Zobaczmy teraz poślizg. O, panie, obłęd. Naprawdę. Zobacz. Tylko szuram sobie delikatnie. Niestety szuram, tak? Nie dotykam. A powinno się robić, nie? Myk, myk, myk. I zobacz, jak wodę zbieram. Ale ja przeciągam, nie pękam. Rewelacja. Poślizg bardzo fajny. Zbieranie wody jest samą przyjemnością. Kurczę. Rewelacja. I połysk widzę też niczego sobie. No, szkoda, nie? Chyba trzeba będzie się zainteresować. Tutaj nie dałem tego produktu i jest ogień. I jest do duszy. No, nie. Jednak słuchaj. Tu, gdzie na szybie pozwoliłem mu przysunąć, zostawił takie białe plamki. Widzisz? Zobacz. Więc na lakierze to jest to samo. Więc nie pozwalamy niestety przysunąć. Tu już widać, że trzeba będzie to elegancko domyć. Tutaj lakier też ma takie kropeczki, czyli no wiadomo, jak każdy produkt, no nie pozwalamy przysnąć. Niestety lecę dalej, ale jeżeli chodzi o poślizg, rewelacja. W ogóle zero wysiłeczku. Malina. Do osuszania produkt naprawdę brzydwa. I trzeba będzie przy najbliższej okazji przyjrzeć się produktowi szerzej, bo rzeczywiście na powłokach będzie mistrzowsko siedział. Fajnie, 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 fajnie. Bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy tu. No bajeczka, co tu dużo mówić. Lustereczko, lustereczko. Ok, i szyba. Tutaj nie było produktu i od razu jest tempo. Tu gdzie jest? No jest śliskość, ale zobacz, muszę teraz dotrzeć. O, dotrzemy go na szybie. Na lakierze tego robił nie będę, zostawię po prostu. Także, no, jak większość produktów nie przysycha, nie pozwalamy na przyschnięcie, na... Okej, ale dotarłem.
Okej. No dobra, słuchaj, no co ja mogę powiedzieć? Kurczę, widzisz, produktu bardzo mało. To będzie taki szybki strzał. Teraz będę obserwował, jak produkt zachowuje się, jeżeli chodzi o samooczyszczanie, bo tutaj trwałości, znaczy ja od takich produktów nie wymagam trwałości. Jak posiedzi, no to jest skrzemionko, niech te dwa tygodnie, no może miesiąc, bo będzie film, albo już był właśnie Leigi. No oszalałem, no to dwa miesiące siedziało to na aucie. No ale z pół litra na dwa auta, więc tutaj cena, wiadomo, też robi swoje. No dobrze, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Dziękuję bardzo za produkt. Za produkt od widza. No niestety było go malutko. No i ja też dałem trochę ciała. Ta rurka była za krótko. Część poszła w powietrze. Mogłem jednak sobie zostawić na jeden panel, kurczę, ten obszar i solidnie spryskać. Ale moim zdaniem tu na tych drzwiach dałem całkiem nieźle i rzeczywiście było widać, że ta woda bardzo fajnie zjeżdżała. Naprawdę zostawiało jej niewiele. Fajny poślizg i połysk widzę, że też jest. Tak, jest. O, jest. Zaraz ci pokażę. Poczekaj. Połysk. Tutaj widać to na tym butniku, bo na tym butniku też tutaj dałem srogo. No jest fajnie, jest przyjemnie, naprawdę. I to w słońcu. Kurde. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.